Jacek Sobala będzie krótko. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Niszczor. Kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteś autorem dwóch artykułów w najnowszym tygodniku Gazeta Polska i chciałem o nich z tobą krótko porozmawiać. O tym, jak przyznawał obywatelstwo polskie prezydent Komorowski, piszesz. I bardzo ciekawie piszesz, komu na przykład przyznał. No, z tych już wiadomych historii to było obywatelstwo przyznane zięciowi pani premier Ewy Kopacz, ale z tych, które dotychczas nie były publicznie znane, a są w tym artykule opisane, takie obywatelstwo otrzymał w bardzo szybkim trybie, 7-dniowym, Palestyńczyk, szwagier jednego z najlepszych polskich skoczków narciarskich, Kamila Stocha. Ten Palestyńczyk, z tego co przeczytałem tutaj w twoim artykule, dostał rekomendację i to z wewnątrz kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego negatywną. Dokładnie, znaczy to jest zaskakujące, że jeden z urzędników kancelarii prezydenta stwierdził, że obywatelstwa temu Palestyńczykowi przyznać nie można, bo jest to za wcześnie. To znaczy zbyt wczesny jest ten wniosek o nadanie mu obywatelstwa. Mimo to prezydent zdecydował się to obywatelstwo mu nadać i tak jak powiedziałem w trybie 7-dniowym, co jest bardzo dziwne, bo też w tym artykule przytaczam chociażby okres czy czas, w jakim te obywatelstwa otrzymywała żona Radosława Sikorskiego. 3,5 miesiąca. A Norman Davies, 21... Żona ministra spraw zagranicznych czekała 3,5 miesiąca. Norman Davies czekał... 21 dni, a szwagier Kamila Stocha czekał 7 dni. Rekomendacji negatywnej. Przy negatywnej rekomendacji. A zięciowy Kopacz, jak wszyscy wiedzą, czekał około 48 godzin na to, żeby być Polakiem. Z tym dziedzinem to już w ogóle jest jakaś dziwna sprawa, bo on dostał to obywatelstwo 5 sierpnia. Tuż przed... I zdaje się, że tam nie ma wszystkich tych dokumentów, które powinny być. Tutaj jest w tym, proszę Państwa, artykule również ta opisana procedura, jak wygląda procedura nadania polskiego obywatelstwa. Z tamtych wszystkich wymogów, z tego należy rozumieć, jeżeli chodzi o zięcia Ewy Kopacz, nie zostały spełnione, nie dało się spełnić te kryteria. Piszesz również, i to jest temat okładkowy najnowszego tygodnika Gazeta Polska, o tym, że ciekawy pomysł na życie mają prokuratorzy wojskowi. Prokuratorzy w mundurach, znani wszystkim z tego, jak prowadzili śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jaki to jest pomysł? Znaczy, to jest ściśle strzeżony pomysł, czy ściśle tajny pomysł, który udało się poznać dzięki informatorom ze środka tej prokuratury. Oni opowiedzieli mi o tym, że ci prokuratorzy wojskowi, to jest około kilkunastu prokuratorów, chcą wykorzystać przepisy ustawy o prokuraturze, aby najpierw przejść na emeryturę wojskową, a później, zgodnie z przepisami tej ustawy, wysłać wniosek do prokuratora generalnego o to, aby zostali wyznaczeni na stanowiska prokuratorów cywilnych w równorzędnej prokuraturze. Przeniosą się z prokuratury wojskowej do prokuratury cywilnej, zachowując wszystkie przywileje emerytalne wojskowe. I w ten sposób będą zarabiali miesięcznie ile? Około 30 tysięcy złotych brutto. Dzięki temu między innymi, że przed przejściem na emeryturę oni stawią się na komisji lekarskiej. Ta komisja lekarska, taki jest przynajmniej plan według moich informatorów, orzeknie, że mają najniższy stopień inwalidztwa. Jeśli do tego jeszcze ta sama komisja stwierdzi, że ten stopień inwalidztwa najniższy ma związek z pełnieniem służby wojskowej, a to jest bardzo ważne, wówczas do tej emerytury, która by wynosiła około 70%, doliczane jest 15% właśnie z tytułu tego inwalidztwa uzyskanego rzekomo właśnie w związku z pełnieniem służby wojskowej. Także de facto taki prokurator będzie miał emeryturę w wysokości praktycznie identycznej jak pensja, którą co miesiąc mu wpływa na konto. W sumie to jest dobra wiadomość, bo to najlepiej świadczy o tym, że oni wiedzą, że nastąpi zmiana i to będzie dobra zmiana. I jeszcze warto dodać tylko jedną rzecz, że rozmawiałem na ten temat z byłym prokuratorem krajowym Kazimierzem Olejnikiem, którego opinia jest w tym artykule i on bardzo krytycznie podchodzi do tej sprawy i myślę, że warto, aby czytelnicy też przeczytali, co na ten temat myśli człowiek, no, który jednak bądź co bądź był jednym z najbardziej zasłużonych prokuratorów w walce z mafią. Nie wiem, który z tych tematów jest ciekawszy. Niech Państwo zdecydują, czy to jak Bronisław Komorowski przyznaje obywatelstwo, czy to jak szykują się do odlotu na spadochronach prokuratorzy wojskowi. Piotr Niszczor, dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.